nie wiem, na razie mamy przed sobą. No tak, tak trzeba powiedzieć. No, UEFA nas uczy, respekt i tak dalej. Dlatego mamy przed sobą w czwartek mecz rewanżowy z Liepają. Ale też oczywiście musimy patrzeć i myśleć o tym, z jakim przeciwnikiem możemy zagrać. Liga Austriacka zaczyna się bodajże teraz końcem tego tygodnia i zobaczymy, jak kto pojedzie, kto będzie obserwował i tak dalej, ale na razie naprawdę koncentrujemy się tylko na meczu rewanżowym. A po tym wczorajszym meczu, no tak, zgodziły się trochę błędy ze spalinów, to martwi, czy... Nie martwi, bo w sparingach wiem, dlaczego takie błędy były, wiem, dlaczego była taka gra, bo niejednokrotnie podkreślałem, że postawiliśmy i priorytet był treningowy. Tam nie było jakiegoś specjalnego przygotowania pod sparingi, tylko i wyłącznie myśleliśmy o dobrze wykonanej pracy treningowej, natomiast te mecze sparingowe były, że tak powiem, dodatkiem i wiedzieliśmy, że kwestią czasu jest to, kiedy drużyna zacznie powoli łapać tą świeżość, czuć się zdecydowanie lepiej. I tak to wyglądało z tygodnia na tydzień, a przed meczem z Liepają chcieliśmy zobaczyć konkretnie, w jakim miejscu jesteśmy w meczu oficjalnym, bo oczywiście sparing jest sparingiem, a mecz oficjalny zupełnie inną sprawą i nie ulega wątpliwości, że mamy bardzo duży niedosyt po wczorajszym spotkaniu. No właśnie, bo w zasadzie konkretnie kto ma strzały odprawił rywalem. Cały mecz byście przy piłce, cały czas inicjatywa należała do Legii, a wynik 2-2 to... Tak. No i dlatego z jednej strony cieszy, mnie osobiście cieszy gra, bo graliśmy naprawdę dobrze piłką. W pierwszej fazie być może spotkania na samym początku gospodarze zagrali dość agresywnie. Wypadł nam z gry Kuba Wawrzyniak na kilka minut, bo tam trzeba było go patrzeć, tą ranek, gdzie krwawił z głowy. Ale później zaczęliśmy wszystko kontrolować i wydawało się, że Liepaja nie jest w stanie nam stworzyć żadnego zagrożenia. No ale jedna sytuacja i od razu bramka w pierwszej połowie. W drugiej połowie podobny scenariusz. To my gramy, stwarzamy sytuację, strzelamy bramkę dość szybko w drugiej połowie. Czerwona kartka, wprowadzamy zawodników, którzy mogliby po prostu załatwić ten awans do następnej rundy. A tu jednak spotyka nas niemiła niespodzianka, bo tracimy bramkę i ten wynik, wiadomo, europejskie puchary niby jest dobry, ale takie mecze jak ten wczorajszy trzeba wygrywać i to wygrywać dosyć wysoko, bo była ku temu znakomita okazja. Wracając do tego dzisiejszego sparingu, zagrali ci zawodnicy, którzy wczoraj nie zagrali, czyli w Warszawie plus Nowej Legii. Nie, to po prostu chcemy, aby zawodnicy, którzy nie grają w meczach, czy i tak będzie w meczach ligowych, czy w meczach pucharowych, utrzymali rytm meczowy, stąd też takie sparingi i one będą miały miejsce dosyć często. Dominik formalnie się wczoraj nie grał, się zaprezentował, ta fajna akcja bramkowa. To jest zawodnik, który będzie pukał do tej pierwszej 11. Na pewno tak, Dominik ma naprawdę bardzo dobre papiery na grę. Widać, że odzyskał tą świeżość, której nie miał chociażby na obozie w Austrii, bo jednak te obciążenia były bardzo wysokie, ale on jest mocny nie tylko piłkarsko, ale przede wszystkim radzi sobie bardzo dobrze, bo pod względem psychicznym nie ma żadnego wpływu na niego, jakiś stres, jakieś obciążenia czy odpowiedzialność i pokazuje w rzeczywistości to, co potrafi.